Szanowni Państwo, sfinalizowaliśmy wieloletnie prace nad kodeksem etyki żywnościowej. Jest to dokument, który w sposób bardzo precyzyjny pokazuje, jak należy postępować w łańcuchu od pola do stołu, tym łańcuchu od produkcji u rolnika do konsumenta na półce. Cieszę się, że praca, w którą były zaangażowane różne środowiska rolnicze, ale również Kościół katolicki w osobach biskupów odpowiedzialnych za przetwórstwo rolno-spożywcze, podpisałem ten dokument wspólnie z biskupem Sawczukiem, również naukowcy, tu jest profesor Berdowski, którzy pracowali nad tym kodeksem, że tę pracę kończymy. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić i nawet ostatnia sytuacja związana z epidemią koronawirusa to jeszcze bardziej potwierdza, że w tym łańcuchu muszą panować zasady uczciwości, zasady etyki. Nie wolno oszukiwać siebie wzajemnie, nie wolno również oszukiwać konsumentów, którzy korzystają z naszej polskiej żywności. Proces wytwarzania żywności musi być wolny od patologii. To dotyczy zarówno rolników, moich kolegów. Nie może być podwójnych standardów. To jest dla mnie, dla mojej rodziny, o to dbam, a to jest na sprzedaż, więc mogę z tym robić, co mi się żywnie podoba. Tak nie wolno, to jest nieetyczne, to jest niemoralne. To jest znikomy procent polskiej żywności, ponieważ zdecydowana jej większość jest produkowana w sposób bardzo odpowiedzialny i ma bardzo wysoką jakość, ale również obserwujemy, że w przetwórstwie często ta jakość znakomitych surowców od polskich rolników jest psuta różnego rodzaju wypełniaczami, dodatkami, polepszaczami, konserwantami itd., itd. Nie wolno tego czynić, bo w ostateczności ta żywność, na którą liczą nasi konsumenci, liczą, że ona da im zdrowie, da im siły, że będzie podstawą ich życia, bo przecież bez żywności nie wytrzymamy nawet kilkunastu dni, że ta żywność jest właśnie o takich cechach, jakie są deklarowane, a ona może tym cechom nie odpowiadać. Dlatego ten kodeks, nad którym pracowaliśmy z przerwami kilka lat, jest zbiorem zasad, jak uczciwie wzajemnie siebie szanować i uczciwie siebie traktować. Ci, którzy produkują, ci, którzy kupują, terminy płatności, zasady uczciwości, one zresztą są uniwersalne, one nie dotyczą tylko ludzi, którzy kierują się etyką chrześcijańską. Przypomnę, że o podobnych zasadach mówił przedwojenny kodeks handlowy Allerhanda. On również określał, co to jest uczciwość, czy rzetelność kupiecka. Chodzi o to, byśmy się wzajemnie nie oszukiwali. Cieszę się, że patronat nad tym dokumentem, nad pracami, nad wersją ostateczną objął pan prezydent Andrzej Duda. Szczególnie, że jest patronem i wspiera polskich rolników, bo w ostateczności wszystko, co w łańcuchu żywnościowym szkodzi żywności, najbardziej szkodzi polskim rolnikom, psując ich wizerunek, psując opinię o nich. Również ci rolnicy, najsłabsi uczestnicy tego łańcucha, ponoszą konsekwencje finansowe tego wszystkiego, co następne etapy psują czy pogarszają. Chcę, żeby ten dokument, może szczególnie również teraz, właśnie ze względu na kryzys spowodowany koronawirusem i rozchwianie relacji handlowych, próby, które obserwujemy, nieuzasadnionych podwyżek cen, jakiegoś przerzucania odpowiedzialności wzajemnie na siebie, żeby teraz ten dokument trafił do wszystkich, którzy są w tym łańcuchu, do wszystkich polskich rolników, do przetwórców, do handlowców, do tych, którzy obracają żywnością, wytwarzają ją, pośredniczą w handlu, przetwarzają, a potem w postaci produktów finalnych sprzedają. Postępujmy uczciwie, to będzie również o wiele łatwiej przetrwać różne kryzysy, których świat współczesny, a przyszłość zapewne nie będzie nam nigdy żałowało i nie będzie nas przed tym oszczędzało.